proszę radnych. Będzie punkt interpelacji i zapytania radnych i wtedy będzie można dyskutować. Proszę Państwa, i zgłaszać swoje wątpliwości. A teraz, w związku ze złożonym wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie... A nie słuchają radnych. W sprawie uchwalenia uchwały numer 39/350/213 Rady Powiatu Myśliwoszów z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania. Tu jest lider z kamerą. Zbywania udziałów ma brzmieć obejmowania, zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Obejmowania, nabywania i zbywania. Czyli tak, to jest, to jeszcze raz tak. Ja przeczytam jeszcze raz, tak żeby było protokołem. Nabywanie, bo myślałam, że zbywanie jest. Szanowni Państwo Radni, jeszcze raz odczytam projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 39/350/213 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. I to jest wniosek radnych o wprowadzenie do porządku obrad. To jest za wprowadzeniem projektu uchwały w punkcie, zapisałam sobie już. W punkcie 8 porządku obrad proszę o podniesienie każde głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. I kto wstrzymał się od głosu? Ale nie głosowałem. No to przepraszam, mnie nie zauważyła. Dobrze. Stwierdzam, że wniosek o wprowadzenie przeszedł. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 4 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. No i teraz, czy są pytania bądź uwagi? To już. Nie. Przystępujemy do i przystępujemy do przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 39. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt. Za projektem głosowało 11 radnych, 4 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. To jest interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos i odczytać swoje interpelacje? I proszę Pani Radna Wioletta Drzewińska. Szanowni Państwo, zanim przejdę do swojego formularza interpelacji radnej, chciałabym również zapoznać Państwa z wnioskiem mieszkańców Dyszna. To, co mówiła Pani Starosta na początku sesji, myślę, że będzie realizowała nie tylko wybiórczo, ale patrząc na interes społeczny w przypadku wszystkich mieszkańców. To, co pokazał Radny Grzegorz w swojej prezentacji, niczym nie różni się od stanu dróg naszego powiatu. Znajdują się one tak naprawdę w opłakanym stanie. Nawiązując również do informacji na temat strategii
czas opracowywania strategii to właściwie były Państwa 3 lata, które wy rządziliście tym powiatem w takiej opcji politycznej. I to od Was chciałabym zobaczyć, jaką proponujecie strategię, jakie kryteria remontu dróg. Czy nie poczułam się do tego, aby opracowywać za Was ten dokument, ponieważ to na Was spoczywa rola przygotowania, opracowania dokumentu i zapoznania nas z obą strategią. Czas przygotowania wszystkich remontów to rzeczywiście był 2015-2016 rok, czas realizacji powinien być 2017. Zastanawiam się tylko, dlaczego opracowując projekt remontu drogi w Różańsku nie uwzględniono również remontu drogi w Dysznie. Jest to raptem odcinek 4,5 km. Ja wiem, że może ci mieszkańcy to mała wieś. Ja wiem, że może tam jest zbyt dużo starszych osób, nie mają siły przebycia. Dlatego chciałabym Państwa zapoznać z wnioskiem o przeprowadzenie remontu tejże drogi. My niżej podpisani mieszkańcy Dyszno, gmina Dębno, zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej numer 2130Z od wsi Różańsko do Dyszna wraz z odcinkiem drogi numer 2129Z przebiegającej przez wieś Dyszno. Wnioskowana do remontu droga od wielu lat znajduje się w opłakanym stanie, co stwarza bardzo duże zagrożenie dla osób z niej korzystających. Wieś Dyszno nie posiada żadnej komunikacji PKS z Dębnem, o tym się powiem. Droga użytkowana jest głównie przez prywatne środki transportu oraz dwa razy dziennie przez osoby szkolne. Droga powiatowa między wsią Różańską a wsią Dyszno i fragment drogi, który przebiega przez samą wieś, stanowią niebezpiecznie wąski odcinek. Nawierzchnia drogi posiada kolejne, liczne wybruszenia oraz stwarzające zagrożenie ubytki, które uzupełniane są sporadycznie. Stan pobocza, a jest to raptem 3,5, tak jak tutaj przedstawiał radny, że to 3,5 metra, uniemożliwia miejscami bezpieczne mijanie różnego rodzaju pojazdów. Jest również olbrzymim zagrożeniem dla pieszych. W wielu miejscach na dużych powierzchniach drogi występują braki masy publicznej, gdzie po opadach deszczu gromadzi się woda. Zimą natomiast bardzo niebezpieczny ruch. Prowizoryczne naprawy nawierzchni, drogi oraz obocza przynoszą krótkotrwałe, zwiększając koszty jej utrzymania. Dlatego wnioskujemy o przeprowadzenie kompleksowego remontu wyżej wymienionych odcinków dróg, co w znaczący sposób poprawi nam jakość życia tak urokliwej i znanej przyrodnikom wsi. O sposobie załatwienia wyżej wymienionego wniosku prosimy poinformować zainteresowanych za pośrednictwem radnej Jolety Krzewińskiej oraz radnych Rady Powiatu Myśliborza. Powiatowie mieszkańcy wsi Dyszno. Wniosek składam na ręce przewodniczącej Rady Powiatu. Oczywiście mam nadzieję, że zostanie przekazany do Zarządu Powiatu Myśliborza. Nadmienię, że wniosek został podpisany przez wszystkich mieszkańców wsi. Dziękuję bardzo. Złożony wniosek będzie miał swoje odzwierciedlenie w protokole sesji i niezwłocznie zostanie przekazany zarządowi. Następny wniosek, jaki chciałabym złożyć, jest to wniosek Komisji Rewizyjnej Powiatu Myśliborskiego odbytego dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia w Domu Czasów Dziecięcych w Myśliborzu stanowiska wicedyrektora intendentu. W związku z analizą sprawozdania z działalności Domów Czasów Dziecięcych w Myśliborzu za rok 2016 oraz szerokim zakresem obowiązków odpowiedzialności dyrektora jednostki przy braku odpowiedniej ilości kadry administracyjnej, Komisja Rewizyjna wnioskuje o utworzenie wyżej wymienionej placówki stanowiska wicedyrektora. Szanowni radni, ale jeszcze się nie skończyła sesja. Rozumiem. Oczywiście. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za informację. Przepraszam Panią Radną. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Goleta Szymyc. Ten wniosek Komisji Rewizyjnej również zostanie niezwłocznie przekazany zarządowi. Tu jeszcze jeden wniosek. I teraz Pani przechodzę. Radna jeszcze nie skończyła. Przechodzę do interpelacji. Oczywiście dotyczy to moje pytania dotyczą działalności Zarządu Powiatu w Myśliborzu
i proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Czy wszystkim szkołom i placówkom oświatowym powiatu myśliborskiego zaproponowano formę reklamy w postaci spotu TVB24 z budżetu starostwa? Proszę podać kryteria wyboru szkoły, dla której zlecono wykonanie reklamy w TVB24. Jaka jest przyczyna preferowania tylko wybranych jednostek oświatowych? Trzecie moje pytanie, od kiedy Mostkowo jest miastem? Czwarte. Proszę podać wysokość wynagrodzenia wraz z dodatkami prezesa szpitala w Dębnie i w Barlinku. Proszę, by starosta uzasadnił pobieranie wysokiego wynagrodzenia przez prezesa szpitala w Dębnie. Proszę podać, który członek zarządu powiatu myśliborskiego otrzymał pełnomocnictwo do podpisania umowy z panem Oskarem Skibą. Następnie proszę przedstawić wykaz opracowanej dokumentacji technicznej remontu dróg powiatowych oczekujących na realizację wraz z dokładną datą ich opracowania. I tutaj jest nawiązany do wypowiedzi również pani starosty. Szkoda, że jest nieobecna w tym momencie, ponieważ jest to nawiązanie do jej wypowiedzi, gdzie mówiła o harmonogramie i strategii. Dalej, w jakiej wysokości pracownicy CUF otrzymali podwyżki wynagrodzenia? I ostatnie, dlaczego podobnych podwyżek nie otrzymali pracownicy wszystkich jednostek powiatu myśliborskiego? Dziękuję bardzo. I jeszcze na zakończenie chciałabym złożyć również wniosek. Proszę Państwa, przyglądam się tutaj pracy już od 3 lat. Może rzeczywiście jestem świeża, nieopierzona i nie wiem, o co chodzi. Ale ta sala, proszę Państwa, nie jest niczyją własnością. Nikt nie dał kompetencji staroście, a nie zarządowi do wieszania, zdejmowania. Do czego nawiązuję? W tej sali, bez względu na to, jak funkcjonowały rady, były zdjęcia starosty, były zdjęcia wicestarosty, radnych. Nie depczy się, proszę Państwa, historii. Poświęciliśmy 3 minuty dla ofiar katastrofy smoleńskiej. Zginęli tam ludzie, nie przedstawiciele partii politycznych, ale osoby, tak, ojcowie, matki, dziadkowie. Więc mój wniosek dotyczy czego? Na tej sali proszę zawiesić wszystkie zdjęcia starostów, wicestarostów i radnych, którzy włożyli mniejszy lub większy wkład na rozwój tego powiatu. Nikt nie dał prawa staroście, aby zdejmowała te zdjęcia i nikt nie dał jej prawa, aby wieszała co chce. Napatrzyliśmy się na piękne prace artystyczne dzieci. Bulwersował jedynie fakt, że były postawione na ziemi i kopano je. To jest, proszę Państwa, brak szacunku do ciężkiej pracy dziecka. Proponuję eksponować te piękne obrazy, rzeczywiście dobrze funkcjonującemu kołu plastycznemu z Dębna, tak, aby mogło nacieszyć oko petentów tego miejsca. A na to miejsce wnioskuję, aby powróciły wszystkie zdjęcia, powtarzam kolejny raz, starostów, wicestarostów, funkcjonujących radnych, rady powiatu kilku kadencji. Nie może tak być, że gdzieś są schowane. Jeżeli ktoś nie ma życzenia, aby nie wisiał jego portret, proszę to po prostu wyartykułować. Ale mój wniosek jest jeden. Szanujmy historię tegoż powiatu. I to, że słyszałam na nagraniach tamtej kadencji, że jedna pani nie może patrzeć na twarz drugiego pana, nie obliguje do tego, żeby to zdjąć. Ja mogę patrzeć na wszystkich, bez względu na to, jakiej partii jest przedstawicielem. Nie zatrze się tej działalności. Więc mam nadzieję, że wszyscy radni poprą mój wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No myślę, że będzie ten wniosek, będzie zapisany w protokole i będzie przekazany pani staroście. Wniosek radny. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Tak, proszę, radny Zygmunt Sierpiewicz.
starosto. Co prawda zapytania są datowane 29. Nie wiedziałem, że będziemy kończyć sesję dzisiaj. Pierwsze zapytanie do pani starosty Dorotki Patkowskiej dotyczy następującego pytania. Czy podpisane są już umowy z instytucjami zewnętrznymi na korzystanie z pomieszczeń biurowych przy ulicy Północnej? Jeśli tak, to proszę o informacje, z jakimi i na jakich warunkach. I proszę o kopię tych umów. Drugie zapytania przygotowałem z kolegą Krzysztofem Grzybłowem. Ja przeczytał dotyczące tej części gminy Malinek. Myślę, że kolega swojej części. Też do pani starosty. Czy zna pani wniosek mieszkańców wsi Płonu dotyczący modernizacji drogi powiatowej 2116 w miejscowości Czynka do drogi wojewódzkiej 151 i odcinka drogi 2778? I czy zamierza pani podjąć się realizacji tego wniosku w tym roku? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? W mojej ocenie wniosek jest jak najbardziej zasadny. Z informacji pana Szczyńskiego wynika, że powiat posiada od wielu lat niezbędną dokumentację, a wykonanie odcinka o drogi wojewódzkiej 151 do wsi Płonu nie stanowi żadnego problemu technicznego, jak również jest pełna gwarancja sfinansowania tego odcinka ze środków pomocowych, jak również słyszeliśmy deklarację ze strony gminy. Ponieważ pani starosta nie ustosunkowała się w punkcie merytorycznym, to myślę, że napisem się ustosunkuje. Czy Krzysztof też? Tu wprawdzie poruszaliśmy już ten temat, ale wniosek był sformułowany w tamtym terminie, czyli po terminie rozpoczęcia. Myślę, że też dobrze będzie, jeżeli pani starosta odpowie pisemnie na te zagadnienia, które tutaj poruszałem. Czy uważa pani, że inwestycja remont drogi powiatowej numer 211 1Z na długości 2,1 km od Nowogródka w kierunku Karska rozwiąże problemy użytkowników drogi związanych ze złym stanem nawierzchni i pobocza? Czy wpłynie ona na poprawę bezpieczeństwa na tej trasie, czy może spowoduje wzrost zagrożenia związanego z nagłą zmianą warunków na części drogi? Czy rozważała pani rozszerzenie inwestycji tak, by obejmowała ona pewną określoną całość od miejscowości do miejscowości? Czy interesowała się pani możliwością pozyskania środków na ten cel? Jeśli tak, to proszę wymienić potencjalne źródła finansowania. Czy posiada pani wiedzę na temat aktualnej dokumentacji dotyczącej tej drogi? I te wszystkie zapytania i wnioski będą przekazane. Czy są jeszcze inne? Tak, bardzo proszę, radny Krzysztof Grzybku. Znaczy ja mam takie tutaj zapytanie od razu z interpelacją jakby. A mianowicie, ponieważ nie ma pani starosty, to tylko do pana wicestarosty. Powiat Myśliwolski posiada swoją stronę internetową i chciałbym zapytać pana wicestarostę, gdzie jest podstawa prawna do tego, aby pan wyrażał swoją opinię na temat sposobu głosowania radnych, określając ich z imienia i nazwiska i przedstawiając no, niekorzystnym świetle, sugerując, jakoby nie zachowywali przepisów, znaczy zasad, które przyjęli przy ślubowaniu. Wydaje mi się, że jest to osobista sprawa każdego radnego i to ktoś inny powinien to oceniać, a nie drugi radny. A poza tym myślę, że urzędowa strona internetowa jest forum do przedstawiania spraw urzędowych, a nie wyrażania swojej opinii. To ja, jak się mylę, to poproszę tutaj o wykładnię prawną, w której pan mi tutaj wskaże, dlaczego używa pan tej strony do opiniowania radnych.
starosta udzielił odpowiedzi. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, wysoka rado, udzielę na piśmie. Dziękuję. Proszę, radna Urszula Sawicka. Wysoka rado, to ja poproszę pana wicestarostę, żeby pisząc odpowiedź dla pana radnego Krzysztofa Brzybuda, wskazał też kryteria, którymi się kierował jednych radnych poprzedzając przydomkiem pan radny Nowsesowicz, a później była radna Sawicka, radny Mazeta, ale już była pani radna Pawłowska, tak? Pan radny Jarosław Ostry. No to nie wymaga tłumaczenia, wystarczy spojrzeć, to jest pan. Ale być może są jakieś kryteria, ponieważ ta informacja znalazła się w Biuletynie Informacji Publicznej, to chciałabym wiedzieć, jakie kryterium było zastosowane. To w takim razie jeszcze ja zadam też jedno pytanie tej interpelacji. Dlaczego pan wicestarosta podpisał się pod tekstem, że przewodnicząca rady była nieosiągalna? Na podstawie czego pan to stwierdził? Już mogę to stwierdzić. Dla mnie było nieosiągalne. Niedostępne. Ja chciałabym to zrozumieć, ponieważ wszyscy mamy swoje prawa. I obwinia się mnie, że nie zwołano sesji, ponieważ ja byłam nieosiągalna. I proszę też, żeby pan może tam dopisał również tą odpowiedź. Skąd jest taki zapis, na podstawie czego pan dokonał takiego zapisu, podpisując się pod tym? Na stronie BIP, gdzie powinna być, to jest informacja. Czyli my już jesteśmy w punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Tak? Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie, no już nie, już jesteśmy w kolejnym punkcie. Pan wicestarosta oświadczył, że udzieli odpowiedzi na piśmie, to my będziemy na to czekać. W związku z tym przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Sprawozdanie z pracy zarządu powiatu. Czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy zarządu powiatu? Nie widzę, nie ma. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. 12. Sprawozdanie działań podejmowanych przez przewodniczącego rady w okresie międzysesyjnym. Czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania? Też nie widzę. W takim razie przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, oświadczenia radnych. Bardzo proszę radny Krzysztof Brzegiński. Przepraszam za przedłużanie troszeczkę, ale tak sobie zaplanowałem. Szkoda tylko, że audytorium troszeczkę się uszczupliło. Niemniej jednak jesteśmy w okresie przedświątecznym i chciałbym życzyć wszystkim jak najlepszych świąt, zdrowych i pogodnych, ale nie omieszkam złożyć pewnego oświadczenia, które też chciałbym włożyć w te życzenia. Być może będzie to troszeczkę, ale mam nadzieję, dlatego czcza polemika, ale mam nadzieję, że nie, więc dlatego ją wypowiem. Sami Państwo, niech ona trafi też do tych, którzy może są nieobecni. Sami Państwo widzicie, w jakim jesteśmy stanie jako Rada. Ten chaos, który nas tutaj obejmuje, na pewno nie powoduje wzrostu naszego prestiżu. Próbujemy ten prestiż czy powagę
zaznaczyć różnymi, powiem to tak w cudzysłowie, trikami, które mają to na celu. Niemniej jednak to czyny mają świadczyć o nas. I tak sparafrazuję tylko króciutko, albo może nawet nie będzie tej parafrazy, tylko wniosek taki, który może będzie troszeczkę przewrotny. Oświadczenie, przepraszam. To oświadczenie jest tego typu, do zastanowienia nad święta. Ja jako członek zarządu wyrażam wolę w celu uzdrowienia naszej sytuacji tutaj w Radzie do tego, żeby zarząd podał się do dymisji, rozwiązał tą sytuację, najlepiej jeszcze przed okresem przedświątecznym czy świątecznym, a po świętach byśmy się spotkali wszyscy razem, porozmawiali, jak ułożyć tą naszą radę, żeby działała troszkę inaczej niż działa teraz. Ja myślę, że no dobrze, tych rzeczy, które są w pragnieniach naszych, jest wystarczająco dla nas wszystkich. Mogę tak troszeczkę z humorem powiedzieć, że jeżeli potrzeba więcej przewodniczących rady, to rozszerzmy. Kto nam zabroni? Do 5 może skład rady. Jeżeli potrzeba innych relacji finansowych w Radzie, to ustalmy te inne relacje. Jeżeli potrzeba więcej dróg do zrobienia, to zróbmy, postawmy plan, ale spróbujmy się dogadać, spróbujmy inaczej podejść do tematu, bo teraz to nasze działanie jest tylko takim pozoranctwem, że niby się próbujemy dogadać. Wszystkie rzeczy, które robimy, robimy w kierunku dyskredytacji tej drugiej strony. Wszystkie uchwały, które podejmujemy na przykład jako opozycja czy koalicja, jak to zwał, trafiają do Izby Obrachunkowej, do nadzoru. Tam mają nas już dosyć. Tyle mają nas po prostu, bo każda sprawa jest roztrząsana i uzasadniana w ten sposób, że oni nawet nie wiedzą, o co chodzi. Trzeba im tłumaczyć po parę razy, co, że tak powiem, radny miał na myśli. I ciągle próbujemy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami. No, myślę, że jest to czas na zastanowienie. Szkoda, że nie ma pani starosty, bo składam ten wniosek na jej ręce i do jej sumienia. Myślę, że jest czas na to jeszcze, żeby troszeczkę uratować nasz wizerunek. To jest pół biedy jeszcze, ale te inwestycje, które moglibyśmy zrobić i zabrać się naprawdę rzetelnie do pracy, a nie robić, że tak powiem, no nie powiem tego, ale taką bałagan, brzydko mówiąc, wśród urzędników, wśród instytucji starostwa. Przecież nie widzicie państwo, że to wszystko w tą stronę zmierza? No i jeszcze taka sentencja, no może nie sentencja, tylko taka uwaga pod rozwagę, że tak powiem, dla tej koalicji, która jest teraz w opozycji. Jesteście państwo przy władzy. Macie 8 członków tej władzy. No i domagacie się od nas, którzy jesteśmy w opozycji, bo nie przekonują nas wasze argumenty w żaden sposób. Zresztą chyba nawet nie próbujecie nas przekonać, bo nikt z nami nie rozmawia. I chcecie, i zwalacie na nas odpowiedzialność, mimo że wy rządzicie. To wy chcecie, żeby co? Żebyśmy my głosowali tak, jak wy chcecie, bo wy jesteście mniejszością? No, jest tutaj błąd logiczny. I doprowadzicie, wydaje mi się, że doprowadzimy do takiej sytuacji, że staniemy pod ścianą i nie da się już ruszyć. I będzie tak, że, bo teraz nie wiem, jakie argumenty mamy używać, czy merytorycznych, czy tych siłowych, bo jeżeli wy używacie siłowych, czyli wszystko negujecie, nie chcecie z nami, chcecie tylko współpracować wtedy, kiedy
jest to po waszej myśli, a jeżeli nie jest po waszej, to sobie odsyłacie to wszystko do nadzoru. No to jeżeli tak jest, no to postawicie nas pod ścianą, będziemy głosowali nie merytorycznie, tylko większościowo. A wtedy po prostu jest już całkiem inna płaszczyzna. Ale to nie jest płaszczyzna dla nas radnych powiatowych. No i mimo wszystko wesołych świąt wam życzę wszystkim. Ale to był naprawdę apel taki, żebyśmy chcieli coś. Ja wiem, że może to jest murem na się ogromną ścianę, ale... Nie ma już. Tak, z rany się nie zgłasza, aczkolwiek apel był tak piękny, że nie będziemy tego psuć. Tak, niech zostanie w pamięci wszystkich. W związku z tym... Ja mogę wam argumenty, wy nie rozumiecie. Jeszcze tylko chciałabym przypomnieć, tak, radnym, że do... W terminie do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe, o czym przypominam i termin ten już się zbliża wielkimi krokami. Teraz przechodzimy do realizacji punktu 14, zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, porządek 37 sesji Rady Powiatu został wyczerpany. Zamykam 37 sesję 5 kadencji Rady Powiatu Myślibożu i wszystkim dziękuję za udział. Mam czas.